i zaczął im mówić w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił, uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc go i odeszli. Posłali natomiast do niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obudę i rzekł do nich, czemu mnie wystawiacie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przyniesie on nich zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu, Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. I przyszli do Niego saduceusze, ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I pytali Go mówiąc, Mojżesz napisał nam tak, jeżeli umrze bezdzietnie czyjś brat, zostawiając żonę, to jego brat winien pojąć ją za żonę, i zrodzić potomstwo swojemu bratu. Otóż było raz siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł, nie zostawiwszy potomstwa. Potem wziął ją drugi, również umarł i też nie zostawił potomstwa. Podobnie trzeci. I w ten sposób brało ją za żonę siedmiu, lecz nie zostawiło potomstwa. Ostatecznie po wszystkich zmarła także i kobieta. Którego z tych będzie żoną w chwili zmartwychwstania, gdy z grobu powstaną? Siedmiu przecież miało ją za żonę. A Jezus odpowiadając im rzekł, czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie ani Pisma, ani mocy Bożej? Kiedy zmartwychwstaną, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A o umarłych, że zmartwychwstaną, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza? W związku z owym krzakiem, jak to mu Bóg oznajmił mówiąc, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście tedy w wielkim błędzie. A oto jeden z uczonych w piśmie, słysząc jak go wypytywali i jak on trafnie im odpowiadał, zapytał go, jakie przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? A Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie pośród wszystkich innych jest to. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga Twego całym sercem Twoim, całą duszą Twoją, całym Twoim umysłem i wszystkimi siłami Twymi. A oto drugie. Będziesz miłował bliźniego Twego jak siebie samego. Nie ma przykazania, które byłoby większe od tych. A uczony w piśmie opowiedział, dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś, że jest tylko jeden Bóg i że nie ma innego prócz Niego. I że miłować Go całym sercem, całym umysłem, całą duszą i wszystkimi siłami, a bliźniego jak siebie samego, to znaczy o wiele więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Widząc wtedy Jezus, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do Niego, jesteś niedaleko od Królestwa Bożego. I nikt już nie miał odwagi zadawać Mu pytań. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał, jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym. Rzekł Pan do Pana mego.
siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Skądże więc jest tylko jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał. I dalej głosili im swoją naukę. Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzili oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowsze dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum rzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa rzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem rzucali z tego, co im zbywało. Ona ze swego niedostatku rzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.